Szukam cię z tyłu, a cię nie widzę. Gdzie jesteś znowu? Siema, byku, witam. Siema, siema. Co się dzieje? Babiszon? Pa, piszemy tak. Have fun, good luck. Wtedy od razu but. No, pff, ale but, chyba nie umiesz bez butów korzystać. Czekaj, czekaj, zapalę ci świeczkę. Gdzie? To nie jest tu, świeczka, tu. To jest wazon. Świeczka, pa. No, trafisz we mnie, o. Jak nie będziesz biegać, to pewnie tak. Że dwa lata, o. No, patrz. I wazon zepsułeś. Trzy części wazonu, kurde. Trzy części wazonu zamiast jednego. Ile kluczy potrzebujesz? Pomogę ci w tej misji. A, unik! Taktycznie, faktycznie, taktycznie. No i co, przyjdziesz do mnie? Stara prukwo. Dobra, idę. Idę. Stara... Kto? Stary prukwie. Rzucaj! Jak się zmienię na faceta? Ja nie widzę cię nawet. Sam w ciebie rzucać. Stary dziadzie. O, kluczyk. Zostaw moje kluczyki. A to nie do mojego serduszka. Stara pindo. Traf. O, latofiłeś, dobra. O kurde, drzwi rozwaliłem jeszcze przy okazji. Kiedy zrobię agresję kierowaną na ciebie? Najlepiej rób agresję kierowaną na naleśniki, które możesz mi zrobić w kuchni. No to idę. Tylko wezmę buteleczkę szczęścia. Chwila, ja mogę twoje buteleczki szczęścia podnosić? A nie mogę. No, ale możesz na przykład... No poważnie? Dobra, talerze do zmywania. No. O kurde! Ej, ty jesteś tam niezniszczalny! No wiadomo, masz tu naleśniory. Zejdź! Co jest? Zejdź! Schodzę. Dobra, dziękuję. Dobra. No patrz! I co leżeć? Pyk. Dobra. Babcia się tego nie spodziewała? Znaczy dziad... To był najbardziej sztuczny przewrót, jaki widziałem. A słyszałeś jak pusto? Słyszałem. Czekaj, tabletki wezmę tylko sobie... Co to za koń? Jaki koń? Ty mówisz o sobie? Słyszę konia jakiegoś. To może ty ryszysz jak koń. Czekaj. Przyjdź tu jeszcze raz z wentylacją. Nie jestem w stanie. Mam przyjść wentylacją jeszcze raz? Dobrze, idę do ciebie. Tylko słyszysz poczekaj. Mnie jak idę? Daj mi chwilę. No czekam, daję ci chwilę. Stoisz w wentylacji? No. Gdzie? No w wentylacji. Na dole. Widzę, że zdrowie ładujesz, geniuszu. Kwestianko, ale na dole. No wejdź na dole. Tym wejściem, którym wszedłeś do no tej tu, rury. Patrz. Nie, tam. Nie granatem! Siema! Postanowiłeś usiąść sobie na kanapie, witam serdecznie. Dobra, w moim dostałem teraz taska, że jestem troszeczkę. Wpadł co jest? Jak to? Co jest? Przecież byłem w kuchni! Fotel cię pokonał! Pomóż babci! Jak babci ci pomóc? Zmieszać cię tu z błotkiem? Skop czemu ty jest... albo sypnij granatem w nosiu jeszcze jednym. Cześć babciu. No nie. Klucz. Co to za dźwięki? Co to za dinozaura z siebie robisz? W sumie jednym już jesteś, więc jakby no. Wróć do wentylacji i chwilę poczekaj. Poczekaj! Nie rzucaj! Czekaj! Mołotow, poczekaj! Idź do wentylacji! Wyjdź do wentylacji, jak dziadek ci mówi! Do wentylacji wyjdź! Wyjdź! Ale tańczysz, Jezus, breakdance! Tak się podjarałem, że to jest taniec wyrwaniec. Kurde, co ty z nogami robisz? Ty, ja mam mniej lat i ja tak nie potrafię. No bo jeszcze nie dorosłeś do takich rzeczy, żeby wstawać i tak miotać tymi nogami jak dziadek. Tak miotać jak dziadek. Dziadek, który jest babcią, ale jest też dziadkiem, bo się zapomina, że jest babcią. Co ty za dźwięki robisz? Co to za małpiszon, Jezus? Przewróciłem się! Mayday, dziadko mi podaj rękę! Dziadek, wracaj do salonu! No znowu do rogu! Znowu do rogu chciałeś się rzucić. Porozmawiamy o tym? A, może lepiej nie. Usiądźmy na wprost ciebie, zróbmy terapię rodzinną. Nie, mi się nie podoba terapię rodzinną. Ile żyraf widzisz na tym zdjęciu? Terapia rodzinna. Ile żyraf widzisz na tym zdjęciu, wnusiu? Gdzie ty tam widzisz żyrafy? Ile żyraf widzisz na tym zdjęciu? A! Co wiesz? Co to było? Naruto! Shuriken ci dobrze widziałem? Ale dobra, Naruto na depayo! Ej, to była apokunktura zrobiona na kręgach szyjnych.
Babci utknęło coś, lekarz zalecał nie wyciągać chyba recepty. No, ale na pewno mówimy o tym samym? No o tym z tyłu, co mam wbite, tak? O tym z tyłu, co mam wbite. Panie no doktorze, to lekarz takie mówił? Z tyłu mam wbite. A od kiedy to pan ma? No to od czasów rzucenia przez dziecko shurikenem i od czasów... A tam zaraz przez dziecko. Ja słyszę tego dinozaura, który tam biega no piętro niżej, kurde. Też słyszę. A ty... O, sprzedałeś się, już cię idę gonić. Sam się sprzedaję, zaraz mogę ciebie sprzedać, ty. Widziałeś kiedyś dziadka na czterech nogach? Mojego? Tak, po dwóch nogach. Dziadek na orzechach, a ja będę dziadek na dwóch nogach. Co my to mamy? Co tu się stało? Dobra. Ręce do góry wszyscy i teraz do młyczka. Ręce do góry. Lecimy ja jak kangur. Co ty robisz? Co to za balerina? Primo balerina. Co ty mi tu robisz? No, rzuć, rzuć babcia. Wracaj do sal. O kurde, sam zaskoczyłeś. Dobre. Ty tchórzu. No wiem, no zrobiłem unik. A teraz musisz iść naokoło. A skocz mi na... Zobacz, możesz mi wyciągnąć nie. To coś, co mi wbiłeś. Nie mogę. No lekarz mi zalecił, żeby wyciągnąć to po dwóch godzinach. Mi lekarz zalecił, żeby się nie zbliżać do babci, która sapie jak 800-letni dinozaur. Przecież wiesz, że mam tylko tak czasami wieczorami, kiedy jest pełnia. Tak, albo jak oglądasz modę na sukces i umrze nie ta postać, którą chcesz. Proszę, zeskocz. Przecież nie. Nic ci nie zrobię. Nie pójdę. No, nie wierzysz ja swojemu dziadkowi? Nie. Dziadkowi nie. No, dziadek nawet czasami nie wie, czy jest babcią. A podasz mi ten czerwony kluczyk, który jest tam u góry? Nie. Dobra, kurde. Jestem troszeczkę wkurzony, potrzebuję się uspokoić. To już słyszałem od jakiegoś czasu. No, więc czerwony klucz. Nie, ja bez żadnych kluczy. Kiedy ja będę mógł rzucać meblami? Najlepiej nigdy by było. Oh yeah. Co ty się tam cieszysz tak? No bo ja spadam z wysokości, łamię sobie nogi i ją wstaję i zaraz się cieszy i breakdance'y robi. O. Babcio! Halo! Wnusiu! Gdzie babcia moja? Jestem dziadkiem, nie rozumiem mu mówić. Gdzie jest mój kochany... Wracaj do salonu! O kurde! Dabur poleciał! Wróciła na piętro! Tego się nie spodziewałem! Mayday, odwrót! Już mam moce Hulka odblokowane! Gdzie ty jesteś? Jeszcze tu byłeś! A ty gdzie jesteś? Ja schowany. W najlepszej... najlepszej polskiej wentylacji. Zimno, ciepło znowu? Ciepło, nawet... ciepło. Ciepło? Ciepło. Tu gdzie jesteś? Jak ciepło? No powiedziałem, w wentylacji. Wentylacja tak. Jest u góry i na dole. U której wentylacji jesteś? W dolnej. Nie słyszę cię gdzieś u góry. Nie ma mowy. Tada. Czemu rzucasz meblami? Bo chcę zmienić, bo te z Ikei mi już nie pasują. Jezu, co się dzieje, cholipka? Za słabe. Obronię się. O nie! Uniki! No patrz, rzucaj tym meblem! Za baryki! No, za ciężki sam był. Jesteś za ciężki. Babcia dinozaur nie da rady. Dziadek, rozumiem, mówisz, że dziadek jestem. O, przewróciłem się. Sam się przywaliłeś? Grubo widzę. Nie mogę wstać. Co ty zrobiłeś? Chyba ten shuriken mi coś robi. No rzuć. Co to za tarcza? No rzuć! Nie! Przyjął mnie na poduszkę! Szybko! Grab a liter shit! Chodź tu! Nie! No rzucaj go! Nie. Rzucaj! Zabieram rzucaj ten telewizor! No ale to był unik! To było dobre. To był unik życia. Ale dlaczego ja się już nie mogę bronić? Babcia może kucnąć? Jestem dziadek, znaczy się. Jestem dziadek! Proszę, babcia, jestem kucnąć, dziadek. Znaczy jestem dziadek. Wiesz co, to brzmi jakbyś był trochę na oddziale psychiatrii. Ja takie, jestem ono! No, ja jestem dziadek, ale w sumie to babcia, co ale... jest? Co jest? Zrobiłeś mi coś? Halo? Nie, ja nie wiem, gdzie ty ja jesteś. Ja poza mapę wylądowałem. O, znalazłem się na parterze. Co? No! Jakim cudem niby? Właśnie sam nie wiem teraz teoretycznie. Wiesz, że mam napisaną podpowiedź, że powinienem złapać mojego małego urwiska i potrząsnąć bardzo wiele razy. Myślę, że to jest bardzo zły pomysł, szczerze mówiąc. Chodź tutaj.
chodź, bo mam taska zrobić, że jestem bardzo wkurzony i muszę swoje emocje emocjonalne wyrzucić na ciebie. Chodź tu. Emocjonalne emocje? Emocjonalne emocje. Słyszałeś o takim czymś? To nowa odmiana emocji. Emocjonalne nie. emocje. Nie. Ja telewizorem jeszcze nigdy nie rzucałem, idę rzucić. Babka, gdzie jesteś? Ale teraz będzie wymiana ognia. Faja i... Młotek! Uciekam! Młotek. Czemu młotka nie mogę? Po co ci młotek? Nie po... Sam jesteś młotkiem. A czemu ja nie mogę młotkiem nic rzucać? Nie wiem, ty mi powiedz. Jesteś. O kurde! Biegnę! Nie! Nie! Młotkie, młotkie! Nie! Rzut... Nie wrzucił do pokoju! Co? Halo między szafki poskładał mnie! O, dziękuję bardzo, klucz francuski właśnie był dzisiaj przydatny. Co za złodziej. Oddawaj mi ten klucz francuski. A może to jest klucz polski, co? Żaden polski. A czemu się nazywa niby francuski? Czy tutaj ty możesz teraz uciec, jak ja będę tu stać, czy nie? Mm-hmm. Wiesz, że to nawet nie podziałało na mnie. O, ty się czy mi rzuciłeś? Czy mi rzuciłeś? Co jest? Co? Halo? Co? Co? Aha. Jestem co na piętrze. Zrobiłem? Jak na piętrze? No normalnie, na piętrze jestem. A jak co się przed którą wydarzyło? Jestem w miejscu, chciałeś mnie rzucić, ale trafiłem cię kluczem, a ty mnie tego. U mnie też tak było widać. A ty mnie wyzwaliłeś jakoś. W ogóle... A u mnie była taka perspektywa, że ja dostałem kluczem, przewróciłem się, złapałem cię za nogę, ugryzłem, wyrzuciłem, przemieliłem, wypchnąłem, poleciałeś poza mapę, wyleciałeś za to okno tutaj te duże i pojawiłeś się u góry. Jak? Ja zaraz wyskoczę! Ja nie mogę. Co zrobisz? Chciałem wyskoczyć przez okno, ja ale to jeszcze muszę było. Znaleźć tego. Czy ty już zebrałeś wszystko? Ja muszę znaleźć tylko... Znajdź swojego uroczego małego dzieciaczka, przytul go bardzo mocno i radośnie przyciskiem E. Postaraj nim rzucić jak najdalej byś mógł, jakbyś występował w jakiejś paraolimpia... Otwarte drzwi! Nie! 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 Czekaj! Czekaj! Ja tutaj... Gadam, a ty wykorzystujesz sytuację i uciekasz. Jaką sytuację? Nie wiem, o co ci chodzi w ogóle. Przecież słyszę, gdzie jesteś. Lewo, prawo? Nie ma. No gdzie jesteś? Na pewno byłeś tam. Gdzie niby? Czekaj. Proszę. Gdzie ty jesteś? Nigdzie mnie nie ma. Jestem ninja. Ten znowu się kitra i mnie widzi. Czekaj, zaraz babcia... Da, dziadek! Nie no, gdzie ty jesteś? O, słyszę, coś biega! Nie, to ja. Tylko wielki dinozaur, który kroczy. Czekaj. Gdzieś cię słyszałem. Jak ja bym był tobą, to ja bym... Tutaj bym poszedł. Nie. A widzę! Nie ma mnie, nie ma mnie! Nie ma mnie! I co, myślisz, że mnie znajdziesz? No i co, tchórzu? No. No i co? No nie! Co jest? No, złapałem cię, czy nie? Nie złapałeś mnie, w sensie... Nie powinieneś, tak, młotek nie... wyleciał. Motek najmniejszym problemem jest, jak cię złapię i cię wytarmoszę, to będziesz... Chodź tu, dawaj. Nie, zamykaj drzwi! O kurde. No to teraz masz przekichane, nie że mam, tak powiem. Nie mam, bo mam jeszcze talerze. Jak ja, gdy kwiatki kwikną, gdy drzewka puszczają pyłki, będziesz miał tak przekichane. Nie mogę tak mieć. You speed me right. Trafisz mnie? Trafię cię, trafię cię bez problemu, patrz. Jesteś gotów? Kurde. Jak ja teraz cię złapię, to się coś z tobą stanie, czy nie? Co? Niby jak mnie złapać na szafce? Aha. Nie. Aha. Przepraszam. Zostałem zjedzony przy kuchence. Przepraszam.